Opinia w sprawie nadania bezimiennej ulicy położonej na terenie Kampusu Politechniki Krakowskiej w Szerzynach imienia profesora Michała Rzeczkowskiego. I tutaj, drodzy Państwo, z takim wnioskiem wystąpił do nas, znaczy do nas wystąpił Wydział Geodezji, natomiast do wystąpiła Politechnika Krakowska oraz Polska Akademia Umiejętności. Pan profesor, świętej pamięci, pan profesor Rzeczkowski, człowiekiem zasłużonym dla polskiej nauki, był organizatorem badań, nauczycielem, całe życie, cała jego działalność naukowa związana była z Politechniką i z Polską Akademią Umiejętności, a także z Polską Akademią Naukową, wielki autorytet naukowy i moralny. No i stąd też Politechnika wystąpiła z takim wnioskiem. Ja myślę, że też byłoby z naszej strony miłym gestem w stosunku do Politechniki Krakowskiej uszanowanie ich prośby, no bo kampus Politechniki jest jakby ich terenem. Więc jeżeli chcą nadać takie drogę w pewnym sensie zewnętrznej, aczkolwiek formalnie nie będącej ich własnością, nazwę no, zasłużonego dla swojej uczelni, imienie człowieka zasłużonego dla swojej uczelni, to myślę, że warto byłoby taką propozycję uszanować. Tyle, drodzy Państwo, z mojej strony. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. W związku z czym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o opinię. Komisja. Tak. Pozytywnie, tak? 20 za. To Panie Przewodniczący, bardzo dobrze, że wcześniej już. Dobrze. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał głosu. Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że przyjęcie.